Motodziennik wspiera multiporównywarka rankomat.pl. Na ich stronie możemy bardzo szybko porównać oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych i wybrać takie ubezpieczenie, które najbardziej nam pasuje. Na przykład asystans krótkoterminowe, nawet na 4 dni. A planując wakacyjny wyjazd, na rankomat.pl można też wykupić ubezpieczenie podróżne. Link do oferty znajdą Państwo w opisie filmu. Nie da się ukryć. Zmierzamy ku czasom, w których moc silnika przestaje mieć jakieś większe znaczenie, bo dynamiczna jazda autami elektrycznymi jest możliwa, owszem ale jest nieprzyjemna. Spora część tego, co stoi w salonach, radzi sobie dobrze co najwyżej na długiej prostej, a na zakrętach szlifuje obudowy lusterek. Mało tego, nawet sama rozmowa o mocy auta, o jego osiągach, prowokuje poniekąd słuszne oburzenie, że ulice i drogi to nie tor wyścigowy, nawet jeżeli nikt tego nie robi, bo co innego dynamiczna jazda zgodna z przepisami i potencjał, przyjemność płynąca z tego, co pod maską, a co innego bandyckie popisy w terenie zabudowanym. Ale mimo wszystko, chciałbym dziś Państwu pokazać pięć aut, które są nieoczekiwane, Mocne, niespodziewanie szybkie. Oczywiście 15 lat temu pewnie byłyby nawiązania do sprintu z podświateł, zapachu spalin i tak Ale zamiast tego będą dwa słowa o tym, jak to było kiedyś. Na przełomie lat 90. i 2000. Były to bez cienia wątpliwości najciekawsze motoryzacyjnie czasy. Firmy się starały, walczyły, dzielnie wystawiały na ring kolejnych zawodników. Jednak oprócz szerokiej gamy aut często wyglądających na sportowe i przyjemnie, choć niekoniecznie szybko jeżdżących, dla przykładu japońskie Trio, Honda Prelude, Toyota Celica czy Mazda MX-6 miały w podstawowych wersjach od 105 do 115 koni, istniało też tuningowe podziemie. I naprawdę można się było zdziwić, jak stawało koło nas niby zwykłe Cinquecento albo Seicento. I może faktycznie opony były trochę szersze niż normalnie, jakiś dodatkowy zegar w kabinie i nagle to auto ruszało, i nagle znikało, bo zamiast te 900 pod maską pracowało uturbione 1,2 wystrojone na 200 koni. Ale to było kiedyś. Dziś takie auta coraz rzadziej się na drogach spotyka i nie ich zresztą szukamy. Dziś rozglądamy się za tak zwanymi normalnymi na pierwszy i drugi rzut oka samochodami popularnych Marek. Ale w najmocniejszych wersjach. Nie będzie ani jednego mocnego Audi z literką S czy RS, Mercedesa AMG, BMW M. Po nich widać, po nich słychać. Żadna niespodzianka. Ale widzimy takiego Forda Mondeo, myślimy diesel. 2.0, 163 konie. Ale nie, to nawet nie jest Mondeo, tylko amerykański odpowiednik Ford Fusion, który od 2017 roku dostępny był w wersji Sport, wyróżniającej się poczwórnym wydechem... Ale to takie małe rurki, skromne, można przegapić. Za to pod maską pracuje doładowany silnik V6 o pojemności 2,7 litra. O mocy 325 koni. Do tego napęd na 4 koła. Osiągi zaskakujące, nieco ponad 5 sekund do setki. A na liście zalet jest jeszcze zwykły, hydrokinetyczny automat zamiast znanego w Europie powershifta. Jeździłem takim Mondeo Fiurzynem parę razy i jest on na swój sposób genialny. To faktycznie bardzo szybkie auto, a fakt, że z zewnątrz tak niepozorne, chyba jest dodatkową zaletą. W Polsce jest ich pewnie kilkanaście, do sprzedania są trzy. Ceny w okolicach 80 tysięcy złotych. Kolejna propozycja będzie tańsza. Również dlatego że w 2017 roku, gdy debiutował Fusion Sport, marka Saab już nie istniała i to od kilku lat, więc to co jest, ma przynajmniej 11 lat bo do 2012 roku nowe 9.5 składano. Jednak 9.5 swoją drogą pięknie się to zastarzało, nawet w najmocniejszej wersji Aero wcale nie było takie szybkie. Motor 28V6 z turbo i napęd na 4 koła i 300 koni dawało w sumie prawie 7 sekund do setki. Zresztą ja z tymi Aero mam mały problem. Pamiętam doskonale jazdy testowe 9.3 z 2.0 turbo, jakieś 210 koni, to było z 18 lat temu i pamiętam, jak ogromne oczekiwania miałem, i jakiś zawód mnie spotkał, bo to było umiarkowanie szybkie, raczej płynne. Ale w latach 2008-2011 model 93, czyli ten mniejszy, dostępny był z motorem tym samym, czyli 2.8 V6 i to było bardzo ciekawe połączenie 280 koni, 6,2 sekundy do setki. I jest to dość trudne do zdobycia auto, chyba że kombi i z napędem na cztery koła, który łatwo było zmienić, Więc w niektórych egzemplarzach zostało tylko oznaczenie XWD, a moc trafia wyłącznie naprzód. przód. Sprawną sztukę z 2008 roku kupimy za jakieś 30 tysięcy złotych. Cabrio będzie minimum dwa razy droższe. Trzecia propozycja z listy niepozorne a mocne pochodzi z tego samego koncernu. I ci z Państwa, którzy mieli kiedyś okazję siedzieć z tyłu w nieoznakowanym radiowozie z wideorejestratorem, mogli właśnie w tym samochodzie siedzieć, bo insignia z 28V6 Turbo była używana przez polską drogówkę. I raczej sobie policjanci te auto chwalili. Szczególnie warte zainteresowania są egzemplarze z dopiskiem OPC. Bez niego auto miało 280 koni i było szybkie, 6,9 do setki. Ale po fabrycznym tuningu, bo Opel miał kiedyś swoją dywizję, takie własne MG, i tam naprawdę dobrą robotę robili. Koni jest 325, do tego obowiązkowo napęd na 4 koła i automat albo skrzynia manualna do wyboru. Ciut poniżej 6 sekund potrzebowała Insignia OPC, by rozpędzić się do setki i to był bardzo przyjemnie spędzony czas, bo rwało to do przodu nieziemsko. I z dzisiejszych propozycji będzie to jedna z popularniejszych w serwisach ogłoszeniowych. Aut do sprzedania jest przynajmniej kilkanaście, ceny od 30 do 60 tysięcy, ale za 50 można już spokojnie kupić ładny egzemplarz z małym przebiegiem. Czwarta propozycja będzie trochę droższa. To Infinity Q50, produkowane od 2016 roku, w sumie do tej pory, choć marka od pewnego czasu w Europie nie jest oficjalnie dostępna. Q50 oferowana była z dieslem z Mercedesa 2,2 albo z dwulitrową benzyną, też z Mercedesa, ale najwięcej radości dawały silniki sześciocylindrowe: 3,7 330 KONI, 5 z hakiem do setki oraz 3,0 Biturbo 400 KONI, 5 sekund do setki. Jeździłem zarówno Q50, jak i ładniejszą odmianą coupe, Q60 z tym silnikiem, i pamiętam, że napęd na cztery koła, silnik, siedmiobiegowy automat, że to wszystko świetnie ze sobą współpracowało. Jednak pewnego przyzwyczajenia wymagał układ kierowniczy. Była to pionierska konstrukcja z siłownikami. Sama kierownica nie była bezpośrednio połączona z kołami. Było tam jakieś zabezpieczenie na wypadek, gdyby coś się popsuło, ale domyślnie była to trochę gra komputerowa. Informacje z drogi docierały w ograniczonym zakresie i trzeba się było do tego przyzwyczaić. I piąta, ostatnia propozycja na dziś. Volvo S60 T6. Szwedzka marka miała długą i wspaniałą wspaniałą tradycję budowania aut z mocnymi, doładowanymi benzynami pod maską. A cała seria R, od 850 poczynając, na S60R i V70R kończąc, była na swój sposób wspaniała, o czym nieraz próbowałem Państwa przekonać. Zrezygnowano z niej, być może z oszczędności, być może do wizerunku ewidentnie usportowione wersje im nie pasowały, a szkoda. Zostały tylko R-designe, linia stylistyczna, potem pojawił się Polestar, coś w rodzaju fabrycznej optymalizacji. Ale zostały to Szybkie wozy. W 2010 roku poznaliśmy drugą generację modelu S60. Stylizacja chyba się dość szybko zastarzała, ale to niezłe, przyjemnie jeżdżące auto. Dostępne z bardzo szeroką, jak na dzisiejsze standardy, paletą silników. Cztery różne diesle, cztery silniki benzynowe w przynajmniej dziesięciu wariantach mocy. To, co nas interesuje najbardziej, ma znaczenie T6, bo choć Volvo najbardziej znane było z silników pięciocylindrowych, to robiło też rzędowe szóstki. Ta WS60 miała nieco ponad 300 KONi, automatycznie automatyczną skrzynię i napęd na cztery koła. Na papierze to nie wygląda jakoś spektakularnie. Trzeba policzyć do 6, by rozpędzić się do setki, ale trzeba przyznać, że o ile nota za czas nie będzie najwyższa, to za styl i owszem, bo naprawdę wspaniale się tym jeździ. Nadmiar mocy towarzyszy nam praktycznie cały czas. Dodatkowe zalety są takie, że Volvo T6 nieźle nadaje się do jazdy na co dzień i to dość prosta konstrukcja, a na pewno prostsza niż Infinity, a i zakup tańszy i łatwiejszy, bo ceny zaczynają się od 45 tysięcy za auta z początku Produkcji. Co Państwo by z tej listy wybrali? Co by Państwo do niej dopisali? Mój wybór to zupełnie nieoczekiwanie. Ford Fusion, bo w nim czułem się najlepiej. A na koniec sprawdzę jeszcze z rankomat.pl jaka będzie cena krótkoterminowej polisy assistance. Na przykład dla Forda Mondeo z 2017 roku. Polska, wyjazd na 16 dni i za 50 zł mam holowanie do najbliższego warsztatu i samochód zastępczy na 2 dni. Za 73 zł nawet 350 km holowania. Oferty ubezpieczeń podróżnych zaczynają się od kilku złotych dziennie. A własne kalkulacje zrobią państwo dzięki linkom w opisie filmu. Kłaniam się pięknie. Do poniedziałku.